Hej, przychodzę do Was w momencie, w którym w sieci trwają poszukiwania najlepszego kremu z filtrem pod podkład. Ja swoje poszukiwania zaczęłam już jakiś czas temu, bo kupując krem z filtrem na wyjazd na ferie, czyli w góry. Wiadomo, że góry to też bardzo, bardzo mocne słońce. Kiedy świeci w górach słońce, skóra bardzo szybko się opala. I naprawdę łatwo poparzenia słoneczne. Tym bardziej potrzebny jest krem z filtrem. Oczywiście w lato to słońce grzeje też mocno i jest ono nisko, więc wiadomo, że krem z filtrem nam jest potrzebny. I co znalazłam? Znalazłam krem Bielenda Professional Protective Face Cream, który, jak okazało się z opakowania, jest kremem przeznaczonym dla osób z bielactwem. Dla mnie od razu była ta informacja, że jest to krem z bardzo wysokim filtrem ochronnym. Ten filtr jest chemiczny, dzięki czemu krem nie wybiela twarzy i jednocześnie nie jest ciężki. Dodatkowo ten krem ma składnik aktywny, którym jest Boswellia serrata. Ja oczywiście dowiedziałam się, czym jest ta Boswellia i specjalnie się z Wami podzielę tym, ponieważ jest to składnik, który oprócz tego, że wykorzystywany jest jako składnik przeciwzapalny, czyli zobaczcie, jest dodatkowy składnik aktywny, który nam działa przeciwzapalnie na skórę, to jeszcze on działa na nasze pory. Jak działa? Redukuje wydzielanie sebum. Czyli nasza skóra nie będzie się tak świeciła w ciągu dnia. Te wszystkie rzeczy dodatkowo wspomagane są przez hialuronian sodu oraz masło shi. Co tu mamy zatem w tym kremie? Mamy tak. Działanie przeciwzapalne, działanie redukujące wydzielanie sebum, działanie nawilżające, działanie nawadniające, przeciwzmarszczkowe i dodatkowo wysoką ochronę UVA i UVB. Co ja myślę o tym kremie? Ja go już używam jakiś czas i jeżeli chodzi o krem do twarzy, to jest świetny. On bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy, bardzo dobrze się z nim pracuje. Świetna jest ta pompeczka, która po prostu współgra z naszą skórą. Idealna ilość produktu się nabiera. Zobaczcie, ja sobie go nałożę. Teraz grubszą warstwę daję. Rozprowadzam go. I... Ale jest fajna, taka przyjemna ta skóra się robi. Od razu delikatniuśka, taka przyjemna w dotyku. Co się dzieje? Nie ma żadnego białego pigmentu. Kolor zostaje naszej skóry. On się zaraz wchłonie. I po wchłonięciu będziemy mogli zastosować podkład. Ja nie zauważyłam jakichkolwiek zmian we właściwościach podkładu po nałożeniu na ten krem. On się zachowuje identycznie jak bez kremu, albo nawet lepiej, bo nie wyświeca się tak szybko, a tą ochronę mamy bardzo, bardzo wysoką i mamy zapewnioną. Co mnie nie urzekło w tym produkcie? Działa drażniąco, bardzo drażniąco na moje oczy i nie tylko na moje, bo stosował go również mój mąż, kiedy byliśmy na nartach i on również narzekał na oczy. Narzekał, że po tym kremie oczy go pieką i były bardzo, bardzo, bardzo uwrażliwione. To znaczy w momencie, kiedy zmywałam makijaż albo myłam twarz po prostu, bo na narty raczej nie maluje się. Ale kiedy zmywałam makijaż lub zmywałam ten produkt z twarzy, to wieczorem
Moja skóra po prostu wokół oczu była piekła, a rano miałam również pewnego rodzaju wybroczyny z oczu, więc no działa drażniąco. Trzeba uważać. Krem jest świetny do twarzy, bardzo dobrze działa na naszą twarz i bardzo go polecam, ale uważajcie, jeżeli macie wrażliwe oczy, jeżeli nosicie soczewki kontaktowe, to trzeba na ten produkt uważać i omijać okolice oczu. Tyle ode mnie. Pozdrawiam.